Dzień dobry. Weronika Kasza, zapraszam na serwis informacyjny z regionu. A w dzisiejszym programie między innymi. Ostatni etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Przy okazji właśnie tej suszarni również powstaje u nas taka farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Kończą się prace na lotnisku w Krośnie. No jest w tej chwili kładziona wierzchnia warstwa asfaltobetonu na drodze, głównej drodze startowej. Miasto Jasłowy remontuje ulicę Mendysa. Jest to główna ulica prowadząca przez osiedle na Kotlinę. Przewidziane tam jest wykonanie jezdni w długości około 800 metrów wraz z kompletnym odwodnieniem, z oświetleniem. Basen zewnętrzny w Lesku już otwarty. Basen rekreacyjny ma powierzchnię, bo on ma kształty takie nieregularne ze względu na różne elementy jakby rekreacyjne tego basenu. 300 metrów kwadratowych powierzchni, około 340 kubików objętości basenu. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie przygotowuje się do ostatniego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków. Jeszcze w tym miesiącu ma być gotowy projekt nowej suszarni osadów, a do wakacji przyszłego roku ma potrwać jej budowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji chce wybudować mechaniczną, ale ekologiczną suszarnię osadów, które powstają w procesie oczyszczania ścieków i są odpadem. Obecnie około 4000 ton osadów z wyprodukowanych 20 ton rocznie wykorzystywana jest na specjalnych polach, na których hoduje się rośliny energetyczne i wikliny. Modernizacja ma wpłynąć na proces zagospodarowania osadów. W tej chwili nie wiadomo, jak długo będzie możliwość wykorzystania tego przyrodniczego osadu. W związku z tym musimy zabezpieczyć się w ten sposób, żeby docelowo ten osad w jakiś sposób zagospodarować. I ta suszarnia mechaniczna właśnie ku temu ma służyć. Będzie dwa takie rodzaje wykorzystania tego osadu. Albo to będzie jako paliwo do cementowni, ale głównie kierujemy się tutaj na współpracę z elektrociepłownią, która w tej chwili buduje taką ogólną spalarnię odpadów komunalnych, czyli to była taka współspalarnia osadów i odpadów komunalnych z miasta. I to jest nasze takie docelowe rozwiązanie, że ten osad po wysuszeniu będzie kierowany do spalenia przy elektrociepłowni. Według projektu ma powstać suszarnia taśmowa z bezpośrednim dostarczaniem ciepła poprzez palniki gazowe lub biogazowe. Granice suszenia szacowane są od 65 do 93% w zależności od późniejszego przeznaczenia masy na cement lub paliwo. Przy okazji właśnie tej suszarni również powstaje u nas taka farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW, czyli ta uzyskana energia elektryczna z tej farmy fotowoltaicznej będzie wykorzystywana przez tą właśnie suszarnię jako energię elektryczną. Koszt inwestycji przygotowywanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Ciepłowniczej szacuje się na około 40 milionów złotych. Teraz lądujemy na lotnisku w Krośnie, gdzie kończą się prace modernizacyjne. Sprzyjająca pogoda i terminowy wykonawca to szansa na to, że lotnisko zostanie otwarte jesienią. Krośnieńskie lotnisko to od pół roku tętniące remontami wielki plac budowy. Konsorcjum firm składające się z rejonu budowy dróg i mostów w Krośnie oraz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie wykonała już roboty ziemne pod przyszłą nową drogę startową oraz ponad półkilometrowy odcinek drogi kołowania, po której samoloty będą mogły dostać się do płyty tankowania. No jest w tej chwili kładziona wierzchnia warstwa asfaltobetonu na drodze, głównej drodze startowej. Są przygotowane do końcowych prac drogi kołowania i jest rozpoczęta budowa drogi kołowania na południu lotniska do płyty postojowej w rejonie strefy inwestycyjnej. Koszt całości prac to prawie 30 milionów złotych. Władze miasta liczą na wzrost zainteresowania turystyką lotniczą, a także na współpracę z placówkami edukacyjnymi, które posiadają w ofercie kierunki związane z lotnictwem. Mam nadzieję, że więcej będzie tutaj szkolenia lotniczego wszechstronnego, zarówno w pilotażu, jak i szkolenia mechaników. Mamy przecież doskonałe zaplecze w Zespole Szkół Mechanicznych w Mechaniku, też z pieniędzy unijnych potężne zaplecze szkoleniowo-laboratoryjne, które może przygotowywać do pracy na wysokim poziomie mechaników lotniczych, awioników, mechatroników.
Zyska także położona w pobliżu lotniska strefa inwestycyjna, która otworzy dla inwestorów nowe ścieżki rozwoju firm i kontaktów międzynarodowych. Ponadto prezydent wyraża także nadzieję, że ponownie krośnieńskie lotnisko jak za dawnych lat będzie kolejnym po rynku miejscem spotkań mieszkańców i turystów. Tak było przed wojną. Miasto na lotnisku rozkwitało, lotnisko dawało życie miastu i chcemy do tej historii powrócić, tylko w nowszym wydaniu. Kończą się prace przy budowie sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 w Sanoku, gdzie już od 1 września uczniowie będą mogli skorzystać z nowego obiektu. Tak naprawdę hala gimnastyczna miasto będzie kosztować niecałe 450 tysięcy złotych. No niech mi ktoś pokaże, że potrafi wybudować halę w takiej kwocie i taką piękną halę, bo to rzeczywiście jest jedna z piękniejszych hal w województwie. Nieduża, ale wbrew pozorom nie też taka mała, natomiast pięknie wyglądająca jakby w kompleksie gimnazjum numer 2 w Sanoku. Jak patrzę na to, że przez 20 lat młodzież tego gimnazjum uskuteczniała lekcje wychowania fizycznego w jednej sali przygotowanej do tego, to oni już się cieszą, cieszy się dyrekcja, cieszą się rodzice, przede wszystkim cieszą się gimnazjaliści. Szacowany koszt budowy całego kompleksu to kwota ponad 2 milionów złotych. Budowaliśmy ją w dużej części z własnych środków. Mniej więcej około 1,5 miliona złotych musieliśmy wyłożyć tych środków własnych. Natomiast złożyliśmy projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego i uzyskaliśmy 978 tysięcy złotych. Na tym zadaniu magistrat nie chce jednak poprzestać. Chcielibyśmy również, żeby i samo gimnazjum wyglądało trochę inaczej i też będziemy się starać, aby również i ta inwestycja też została w ramach termomodernizacji zakończona. Obok sali powstało również ogrodzone boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. Reszta otoczenia szkolnego została wyłożona kostką betonową i obsiana trawą. Mieszkańców Jasła czeka przebudowa drogi na osiedlu na Kotlinę. Chodzi o kompleksową przebudowę ulicy Mendysa, która biegnie od ulicy na Kotlinę do ulicy Dobrzańskiego w dolnej części osiedla. Jest to główna ulica prowadząca przez osiedle na Kotlinę. Przewidziane tam jest wykonanie jezdni w długości około 800 metrów wraz z kompletnym odwodnieniem, z oświetleniem. Oprócz tego jeszcze w ramach tego odwodnienia będzie jeszcze modernizowany cały ten potoczek, który tam prowadzi wody opadowe w kierunku ulicy Lwowskiej i na wysokości osiedla na Kotlinę, tam w dolnej jego części będzie taki niewielki stosunkowo zbiornik retencyjny na jakby pierwszą falę uderzeniową, która w razie wielkich deszczów tym potokiem się przemieszcza. Decyzja o remoncie ulicy Mendysa spowodowana jest prośbami mieszkańców i kiepskim stanem drogi, która regularnie jest rozjeżdżana przez koparki i inne ciężkie pojazdy kierujące się na place budowy na tym osiedlu. Ono ma charakter takiej drogi trochę jak na placu budowy, czyli to w części jest to nawierzchnia żwirowa, w części są ułożone płyty drogowe, które są były przez ostatnie lata uzupełniane. No bo te żelbetowe płyty się po prostu też już psują z czasem. Również po każdym większym deszczu musieliśmy uzupełniać część żwirową. No to taka tymczasowa ulica, żeby można było się przy niej budować. Ona w tej chwili traci ten swój charakter. Można ją zagospodarować docelowo. Mieszkańcy, którzy już tam się wybudowali i już mieszkają, no i to środowisko, to społeczność parła do tego, aby tą ulicę poprawić, żeby nie jeździli po płytach z prętami sterczącymi, tylko żeby było lepiej. Sukcesywnie w miarę rozwoju osiedla miasto zajmie się remontem dróg przylegających do ulicy Mendysa. Koszt głównej inwestycji po przetargu wyliczono na 1 750 000 zł. Prace mają potrwać do końca roku. Wykona je firma PLDM Jasło, która już na swoim koncie ma inwestycje przy ulicy Kolejowej. Recepta na upały? Nowo odkryty basen, zjeżdżalnia, brodzik i wiele innych wodnych atrakcji. Tak chłodzą się w czasie upałów mieszkańcy Leska. Inaczej się pływa niż w Łuszczykach czy w Sanoku. Bardzo lubię pływać, tato mi zachęcił mnie do pływania, brat pływa i ogólnie lubię pływać. Jednorazowo na basen zewnętrzny wejść może około 150 osób. Ma powierzchnię 300 metrów kwadratowych i bezpośrednio połączony jest z pływalnią krytą. Z basenu krytego można wypłynąć na basen zewnętrzny pod taką piękną kładką. W środku jest przede wszystkim rekreacja, są masażery, więc w dalszym ciągu coś, co potrzebujemy wszyscy. Jest brodzik dla dzieci, bardzo płyciutki, więc nawet raczkujące dzieci będą mogły z niego korzystać. Jest przepiękna zjawiska.
zjeżdżalnia, taka jak w środku, tylko tym razem żółta. No, w sumie są ławeczki do masażu. Niedługo będzie siłownia na powietrzu, będziemy ją montować. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy plażę, plaże wyłożone taką deską klejoną. Mamy plażę bezpośrednio przy basenie. Mamy również część zieloną, naturalną trawę. I też są ławeczki obłożone taką deską, na której można sobie rozłożyć kocyk, poopalać się, wskoczyć do wody, poćwiczyć na siłowni i znowu wskoczyć do wody. Basen, który żeśmy dzisiaj oddali do użytku, to są dwa baseny. Jeden to jest basen rekreacyjny, drugi to jest basen brodzik dziecięcy. Basen brodzik dziecięcy ma głębokość 20-30 cm i 10 metrów sześciennych cała jest objętość tego brodzika. Natomiast basen rekreacyjny ma powierzchnię, bo on ma kształty takie nieregularne ze względu na różne elementy jakby rekreacyjne tego basenu. 300 metrów kwadratowych powierzchni, około 340 kubików objętości basenu. Nowy basen zewnętrzny jest elementem całego kompleksu rekreacyjno-sportowego, który został zaprojektowany jeszcze w 2008 roku w ramach środków Polska-Białoruś-Ukraina. Powstał jako kolejna atrakcja w parku wodnym, który posiada już basen kryty, otwarty w roku 2014. Pływalnia zewnętrzna kosztowała 2 800 000 zł. Myślę, że wszyscy jakoś chcemy do tej natury, zachwyceni tą cywilizacją, tym betonem przez jakiś czas, tym szkłem nawet, w tej chwili chcemy być w zgodzie z naturą. A ponieważ jest możliwość przy tym naszym zmieniającym się klimacie, przy tych coraz wyższych temperaturach, jest możliwość, aby długo korzystać z tych basenów zewnętrznych, więc samorządy idą w kierunku budowy tych zewnętrznych basenów. Zresztą te baseny zewnętrzne cieszą się bardzo dużą popularnością. My widzimy, że tam, gdzie one są uruchamiane, to mnóstwo ludzi, dosłownie jest zagęszczenie. I dlatego też myślę, że to jest dobra idea. To jeszcze nie koniec atrakcji, jakie ma w planach burmistrz Leska Barbara Jankiewicz. Następny, na który Państwa zaproszę, pewnie już jesienią otworzę lodowisko, a zakończenie tego obiektu będzie początkiem 2018, a może uda mi się skrócić dzięki życzliwości pana marszałka do końca 2017 roku. Powstaną także trasy rowerowe i spacerowe oraz te dojazdy na rolkach. Będzie też karawaning. Wszystko ma powstać na 7 hektarach położonych nad Sanem. A teraz coś dla fanów czytania. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przyjmuje do 31 lipca zgłoszenia do dwóch konkursów. Na warsztaty pisarskie oraz na wydarzenie czytelnicze. Kto pierwszy, ten lepszy. Ważnym wydarzeniem dla placówki będą organizowane w październiku warsztaty pisarskie. Dyrektor biblioteki Barbara Chmura zachęca, by wyciągnąć skrywane w szufladzie zapiski i przesłać je do oceny jury, które wyłoni uczestników kursu. Dbamy o autorów, którzy książki piszą, ale też wychodzimy naprzeciw tym, którzy chcą książki pisać. Dlatego zorganizujemy w terminie od 17 do 21 października warsztaty dla osób, które już pewne próby pisarskie poczyniły, ale chcą te swoje umiejętności rozwijać. I te warsztaty poprowadzą osoby naprawdę takie lubiane i czytane. Między innymi prelegentami warsztatów pisarskich będą Inga Iwasiów, Łukasz Orbitowski czy Michał Olszewski. Rozmawiać będą z uczestnikami warsztatów o poszczególnych etapach pracy nad książką, o warsztacie pisarskim oraz udzielą im cennych wskazówek. Drugim konkursem organizowanym przez bibliotekę jest stworzenie w placówce lub przestrzeni miejskiej wydarzenia związanego z czytaniem. Drugi konkurs to jest na pomysł, czyli na zaprojektowanie i przeprowadzenie wydarzenia w bibliotece. I ta realizacja obu tych konkursów będzie po wakacjach. Czekamy na zgłoszenia do końca lipca. Wszystkie informacje, włącznie z regulaminami konkursów, z ankietami, znajdują się na naszej stronie internetowej www.wmbp.rzeszow.pl. Wydarzenia organizowane są w ramach projektu Spotkania pod znakiem Pegaza, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.